Polepszyć ten świat jest warto, jego polepszenie ma wartość. Robisz to dla tych, którzy pozostaną jak odejdziesz. Dla tych, którzy noszą cię w sercu, dla których warto mieć serce. Dla wszystkich, których kochasz, zostaw im świat, który możesz powiedzieć, że też go kochasz. Tak, że też go kochasz. Dla wszystkich, których kochasz, świat, który też kochasz. Pokaż nie tylko na pokaz, aby było im lepiej. To zależy od ciebie, zależy od każdego człowieka na tym świecie. Świat, w którym będzie lepiej, w którym cieszy się człowiek życiem. Świat, w którym jest naprawdę życie życiem, a nie labiryntem, w którym się można zagubić. Świat, o którym można mówić, że go da się kochać albo lubić. To nasza jest wina, bo niektóry z nas pogarsza ten świat jak świnia, albo pozostawia wszystko tak jak jest, zamiast to wszystko, co trudne, pozmieniać. Sam wiesz, nasza jest wina, bo my im tak pokazujemy, jak się może świat zmienić, jeśli widzi i się uczy od tych, którzy powinni go inaczej nauczyć. Tak, ty jesteś kluczem. Jesteś kluczem do drzwi lepszego świata. Tak to właśnie jest. Ten świat może polepszyć się, jeśli chcesz. Każdy musi tylko zostawić te złe. Zostawić te złe rzeczy, które popełnia. Jeśli pogarszasz ten świat, pogarszasz go dla twojego rodzinnego pokolenia, które pozostanie. Sam zdecyduj, jesteś człowiek z sercem, czy jesteś chamem, któremu własna krew nic nie oznacza. Uświadomij sobie, nie pozostawiaj gorszego świata dla własnego dziecka, siostry i brata. Jeśli pogarszasz ten świat, pogarszasz go dla twojego rodzinnego pokolenia, które pozostanie. Sam zdecyduj, jesteś człowiek z sercem, czy jesteś chamem, któremu własna krew nic nie oznacza. Uświadomij sobie, nie pozostawiaj gorszego świata dla własnego dziecka, siostry i brata.